napastnicy zawsze chcą udowodnić, że umieją też dobrze boksować i właśnie zaczyna tutaj Isamu. Tylko żeby go to czasem nie zgubiło. Dobry low kick na łydkę. Rafonik, wiedząc o tym, że jego rywal będzie chciał obalać, nie może skracać dystansu. Tak, Isamu tutaj chciał skrócić dystans. Dobre teraz kopnięcie na schaby Isamu. Isamu się coraz bardziej składa. Rafonik wygląda, jakby doskonale wiedział, co ma robić. Ależ mocne kopnięcie na łydkę. Czujnie tutaj Rafonik cały czas chodzi, widać na tych nóżkach. Isamu oddał podchodzić. Teraz. Kto jest twardszy? Są naprawdę bardzo bolesne kopnięcia, bardzo też ryzykowne, łatwo złamać nogę. Oby tym razem się tak nie stało. Isamu obala! I mamy obalenie, mamy w końcu! Rafonik sklinczuje. Dociąga go oczywiście do siebie, zapina gardę nogami. Jest zapięty w gardzie, ale oczywiście pozycja jest bardzo zagrożona. Rafonik powinien teraz jak najbardziej starać się przytulać do Isamu, nie pozwalać mu wstawać, rozpuszczać ciosów. Ale to jest domena Isamu. Obija, pięknie. Obija. Czyżby uciekał Rafonik? Świetnie! Stał szybko, ale podcinka! Cóż za akcja! Nie było kopnięcia w głowę, na tłów jest, są oczywiście dozwolone i pozycja boczna. Mamy pozycję boczną, przechodzimy do siat! Czy wykorzysta to? W tej rundzie zostało minuta 40 mocny do końca tej rundy. Sędzia przerwie, jeżeli Rafonik nie będzie oddawał. Uderza jedną ręką swojego rywala. To może być teraz koniec. Przekłada